Cześć, nazywam się Łukasz Bieliński i witam Cię w kolejnym nagraniu z serii Akademia Empatii, gdzie dzielę się swoją perspektywą dotyczącą nonviolent communication, a Ty tu możesz znaleźć wiele cennych informacji, które mogą pomóc Ci lepiej się komunikować z drugim człowiekiem, budować lepsze relacje i radzić sobie ze swoimi trudnymi emocjami. Więc dzisiaj chciałem opowiedzieć o arcyciekawym temacie, temacie dotyczącym rozróżnienia kluczowego w nonviolent communication, jakim jest rozróżnienie między prośbami a żądaniami. Widzisz, często jest tak, że ludzie przez to, że nie potrafią odpowiednio prosić, a było, widzisz, już to mówione nawet w Ewangelii Świętego Mateusza, proś, a będzie ci dane. Tylko właśnie, przez to, że my nie potrafimy odpowiednio prosić, tak rzadko otrzymujemy to, czego chcemy tak naprawdę. I to prowadzi do wielu frustracji, bezsilności, złości i konfliktów. Dlatego w tym nagraniu chciałem Ci powiedzieć o tym, jak zadbać o nasze prośby, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo otrzymania tego, czego tak naprawdę chcesz. Więc zaczynamy. Od początku. Na początek warto sobie uświadomić, że często nasze prośby mogą być po prostu nierealne do osiągnięcia dla drugiej strony. Czyli na przykład możemy komuś powiedzieć uspokój się, albo nie przejmuj się, o jakąś tam trudną sprawę. No i teraz z założenia chcielibyśmy pewnie, żeby druga strona, która usłyszy tego typu zwrot, doznała jakiejś wewnętrznej, głębokiej transformacji, żeby nagle się pojawiła taka ulga i spokój i druga strona powiedziała, och, dziękuję, wystarczyło mi powiedzieć tylko uspokój się i nagle rzeczywiście doświadczam tego spokoju. No pewnie samemu doświadczyłaś takich sytuacji i prawdopodobnie kompletnie to nie zmieniało Twojego stanu emocjonalnego. Co więcej, mogło jeszcze nawet wywołać pewnego rodzaju zawstydzenie, no bo jeżeli ktoś Ci mówi uspokój się albo nie przejmuj się, to mamy tu pewnego rodzaju założenie, że to jest niewłaściwe zachowanie i w tym momencie pojawia się wstyd, który blokuje te emocje, tylko widzisz, te emocje nie znikają, te trudne emocje, które przeżywaliśmy, nie znikają, tylko w tym momencie są wypierane, przykrywane naszym wstydem i ktoś może rzeczywiście powiedzieć, a już w porządku, rzeczywiście, już się nie przejmuje, chociaż po prostu w tym momencie ta strona się boi o tym mówić, żeby nie zostać odebrana za jakąś, no nie wiem, słabą, gorszą, taką, która sobie nie radzi z trudnymi emocjami. Dlatego właśnie warto sobie uświadomić, że ta prośba nasza do drugiej strony, czyli uspokój się, jest w tym momencie nierealna do zrealizowania przez drugą stronę. Warto sobie po prostu uświadomić, jak działają emocje i nawet zapytać drugą stronę, czy jesteśmy w stanie zrobić coś, czy możesz mi w takim razie powiedzieć, co ja mogę zrobić, żebyś poczuła się lepiej? Więc tego typu prośba już jest bardziej realna do osiągnięcia, bo druga strona może się zastanowić i na przykład powiedzieć, no chciałbym, żebyś mnie wysłuchał. Oczywiście ta prośba w tym momencie wysłuchał znowu jest nieprecyzyjna i my nie do końca możemy wiedzieć, co tak naprawdę oznacza to słowo wysłuchaj. Więc tutaj z naszej strony musielibyśmy doprecyzować, czy wysłuchanie polega na tym, żeby udzielić jakiegoś rodzaju rady, czy podzielić się swoimi uczuciami związanymi z tym, co w tym momencie słyszę. No bo w momencie, kiedy tego nie dopytamy, to druga strona może nie dostać tego, czego by tak naprawdę chciała. No i właśnie ten przykład z tym wysłuchaniem jest drugim takim tematem, który utrudnia nam osiąganie tego, czego chcemy. Czyli nasze prośby są nieprecyzyjne. Możemy na przykład kogoś poprosić o to, żeby właśnie nas wysłuchał albo posprzątał mieszkanie. No i zobacz, każdy z nas inaczej postrzega porządek. Dla jednej osoby to, że kubek stoi na stole, może być już oznaką bałaganu, a dla innej osoby nie, po prostu dalej jest porządek, tylko stoi kubek. Jeszcze można byłoby zadzwonić, wiesz, po perfekcyjną panią domu i zapytać ją, co to znaczy porządek. Ona by weszła na drabinę, wzięła białą rękawiczkę, przyjechała gdzieś tam po suficie i stwierdziła, że dopóki biała rękawiczka nie jest biała, no to w tym momencie nie możemy mówić o porządku. Więc widzisz, każdy z nas inaczej postrzega porządek, więc jeżeli chcesz, żeby druga strona uporządkowała coś, no to musisz jej precyzyjnie wyjaśnić na poziomie takiego obserwowalnego zachowania, co ta druga strona może zrobić, żebyś ty stwierdziła, że w tym momencie jest porządek i żeby zaspokoić swoją właśnie potrzebę jakiejś harmonii, porządku za pomocą zachowania tej drugiej strony. Czyli właśnie, czy możesz włożyć szklankę do zmywarki? To w tym momencie jest precyzyjnym zachowaniem, precyzyjnym opisem naszej prośby i może być łatwiejsze dla drugiej strony do osiągnięcia. Bo druga strona, co więcej, może nawet zacząć sprzątać, posprząta, bo będzie uważać, że to już jest
porządek, to co w tym momencie zrobiła, a ty w tym momencie, wiesz co, w ogóle nie posprzątałeś tutaj. Bo dla ciebie akurat coś bardzo specyficznego miało znaczenie, co kompletnie było inne dla drugiej strony. No i to widzisz, i to może prowadzić do konfliktu, bo druga strona się starała, chciała uporządkować, ale nie do końca wiedziała, jak ty odbierasz ten porządek, no i później na przykład traci motywację i pojawia się jej frustracja, bo może stwierdzić, że ty jesteś wiecznie niezadowolony, niezadowolona, bo prosisz, ta druga strona to wykonuje, a później dostaje tego typu informację zwrotną, że tu jest dalej bałagan. Więc właśnie, druga rzecz, podsumowując, czyli prośba musi być precyzyjna, musi opisywać obserwowalne zachowanie, a na przykład porządkowanie nie jest obserwowalne. Tak samo nie jest obserwowalne, chciałbym, żebyś na przykład okazywała więcej uczuć, albo żebyś się bardziej starał w naszym związku. To dalej jest nieprecyzyjne, nie wiadomo, o jakie konkretne zachowanie chodzi. Kolejna rzecz, która utrudnia nam otrzymanie tego, czego tak naprawdę chcemy, to jest negatywna forma prośby. Czyli jeżeli na przykład powiemy, żeby ktoś czegoś nie robił. Jeżeli na przykład mówimy do dziecka, dziecko pomalowało ścianę flamastrem. Mówimy, nie maluj po ścianie flamastrami. No to w tym momencie teoretycznie jest to precyzyjne, tylko w tym momencie jest to w formie negatywnej. No jakie to ma konsekwencje? Jeżeli mamy stronę negatywną, to osoba już wie, czego ma nie robić, ale nie wie, co ma robić. I jeżeli sobie uświadomimy, że każde nasze zachowanie wynika z tego, że coś chcemy zrealizować, coś ważnego dla nas. Czyli na przykład dziecko malujące po ścianie chce być może zadbać o swoją potrzebę wyrażania siebie albo jakąś potrzebę piękna, bo ma wrażenie, że właśnie rysunki, przecież mówiłaś mu jako rodzic, że to był piękny rysunek i teraz dziecko chciało to zrobić w wielkiej skali na ścianie i nagle otrzymuje informację, żeby tego nie robiło, no to może mieć problem z tym, jak może realizować swoje potrzeby. No i teraz może doświadczać takiego napięcia, bo nie wie, gdzie pokierować teraz tę energię, która jest w nim. I gdyby dziecko dostało prośbę skierowaną w formie takiej pozytywnej, czyli chciałbym, żebyś zamiast na ścianie malował na kartce, to w tym momencie wiedziałoby, co może robić, a nie czego ma nie robić. Tym więcej, jeżeli powiesz komuś, żeby czegoś nie robił i później znowu coś ta druga strona zrobi innego i ty znowu powiesz, żeby tego nie robiła i ta druga strona zrobi coś jeszcze innego i ty znowu powiesz, żeby ta druga strona nie robiła, to w pewnym momencie ta druga strona może stwierdzić, że to nie ma sensu. Że ja się staram, kombinuję, próbuję to zrobić na jakieś różne sposoby, ale ciągle otrzymuję informację, że jest źle, że jest niedobrze. No i w tym momencie zamykam się i pojawia mi się w takim razie bierność, to ja w takim razie nic nie będę robić. Więc w dorosłych relacjach też tak może być. Możesz powiedzieć do swojego partnera, chciałbym, żebyś nie siedział tak długo w pracy. No i twój partner może w tym momencie po prostu z pracy pojechać na siłownię. Wyjdzie wcześniej, zrealizuje twoją prośbę, ale w tym momencie być może ci chodziło zupełnie coś innego. Być może twoją prośbą było to, że chciałeś albo chciałaś, żeby ta druga strona wróciła do domu o określonej godzinie. I to jest precyzyjne i to jest pozytywne. I druga strona wie, czego tak naprawdę od tej drugiej strony oczekujesz. Czyli podsumowując, kolejna rzecz, czyli właśnie forma pozytywna, czyli co chcesz, żeby druga strona robiła, a nie czego nie chcesz, żeby druga strona robiła. Albo co ma zamiast czegoś robić. Kolejna rzecz, która utrudnia nam otrzymywanie tego, czego chcemy, to jest prośba w formie jakiegoś rozkazu, żądania. Bo ktoś może powiedzieć na przykład wyjmij naczynia ze zmywarki. Albo właśnie, posprzątaj ten pokój. I w tym momencie dla drugiej strony może się pojawić opór. Ponieważ jeżeli druga strona odbiera komunikat jako żądanie, no to to uderza mocno w potrzebę autonomii, wolności, bo każdy z nas, każdy człowiek chce sam decydować o sobie i chce być branym pod uwagę w procesie podejmowania decyzji. Jeżeli ktoś żąda, no to w tym momencie pojawia się opór. I być może nawet nie robisz tego świadomie, tylko masz wrażenie, że to jest w formie prośby, ale druga strona właśnie przez to, że nie będzie tego słowa czy mógłbyś, to w tym momencie druga strona może to po prostu odebrać jako żądanie. I będzie stawiać opór tylko dlatego, żeby walczyć o swoją potrzebę wolności autonomii. Czyli kolejna rzecz tutaj,
warto sformułować to w formie, czy mógłbyś zrobić to i to. I tutaj chyba jeszcze jedna najważniejsza rzecz, o której chciałem jeszcze powiedzieć, czyli jaka jest twoja intencja, kiedy prosisz kogoś o coś. Bo czasami możesz mieć taką intencję, która wynika z pewnego rodzaju lęku, że druga strona nie wykona czegoś, co jest dla ciebie ważne, i pojawia się w tobie żądanie. I nawet jeżeli coś powiesz w takiej formie, słuchaj, czy mógłbyś odstawić szklankę do zmywarki? Albo czy mógłbyś przyjść do domu o godzinie takiej i takiej? A druga strona powie nie, no to teraz pytanie, czy w tobie się w tym momencie pojawi złość? Bo jeżeli się pojawi złość, to oznacza, że prawdopodobnie to nie była prośba w rozumieniu non-violent communication, czyli propozycja, jedynie propozycja dla drugiej strony, którą druga strona może odrzucić, tylko w tym momencie to było ładnie opakowana, to było ładnie opakowane żądanie. No i jeżeli coś takiego się wydarzy, to druga strona może po prostu wyczuwać, że to nie jest prośba, że to sformułowanie, czasami właśnie z takim tonem głosu, słuchaj, czy mógłbyś coś takiego zrobić, co już od razu ma wzbudzić w drugiej stronie jakiegoś rodzaju takie poczucie winy, że gdyby druga strona odmówiła, no to w tym momencie ty będziesz cierpieć, więc niektórzy właśnie formułują tą prośbę w taki sposób, dodając taki ton głosu, no to będzie to znowu uderzać w tą potrzebę autonomii i wolności i druga strona może postawić się przeciwko twojej prośbie i zbuntować, powiedzieć, że nie zrobi tego. Dlatego warto sobie uświadomić, bo często my jesteśmy tak mocno przywiązani do naszych próśb, czyli do naszych strategii, które pozwoliłyby nam zaspokoić nasze potrzeby, że nie zdajemy sobie sprawy albo nie dajemy przestrzeni na to, że możemy znaleźć alternatywny sposób na zaspokojenie tej potrzeby. I tutaj właśnie trzeba sobie wykształcić takie zaufanie, że jeżeli druga strona mówi nie, to nie mówi nie przeciwko nam, tylko mówi nie dlatego, że jakieś jej potrzeby są niezaspokojone. I w momencie, kiedy my zaczniemy rozmawiać na ten temat, czyli co stoi na przeszkodzie, jakie twoje potrzeby byłyby niezaspokojone, gdybyś zrobił to, o co cię proszę, no to nagle się może okazać, że druga strona wyrazi to, czego się obawia, i znajdziecie alternatywny sposób na zaspokojenie tych potrzeb i znajdziecie nową prośbę, która będzie bardziej jeszcze precyzyjna, która będzie możliwa do zrealizowania przez drugą stronę i realizowana z chęcią przez drugą stronę. Bo czasami może być tak, że nawet jeżeli powiesz to z czystą intencją, czy mógłbyś wyjąć te rzeczy z pralki, a druga osoba na przykład siedzi w tym momencie w internecie, nie wiem, na Facebooku dyskutuje z kimś, to ktoś może to odebrać w sposób taki, że ma to zrobić w tym momencie, ma rzucić wszystko i się tym zająć w tym momencie, co nie zostało wypowiedziane. I druga strona być może nawet tak to odebrała, że ma to rzucić w tym momencie, chociaż ty tego nie powiedziałeś, nie powiedziałaś. I ta rozmowa o tym, co stoi na przeszkodzie, co się stało, jak odebrałeś mój komunikat, może ci pokazać, że druga strona po prostu tak to odebrała. I wtedy dla drugiej strony łatwiej byłoby usłyszeć, gdybyś poprosił o to w inny sposób, czyli powiedział tak, że czy możesz wyjąć pranie z pralki wtedy, kiedy będziesz mieć na to przestrzeń i chwilę wolnego czasu. Nawet dodanie tej dodatkowej części informacji pozwoli drugiej stronie poczuć się bezpiecznie, pozwoli odebrać ten komunikat w taki sposób, że ty bierzesz pod uwagę jej potrzeby i co więcej, zwiększy prawdopodobieństwo do tego, że druga strona będzie chciała cię wesprzeć w twoich potrzebach. Więc to jest czwarty element czterech podstawowych rozróżnień kluczowych non-violent communication. W kolejnych nagraniach będę chciał podzielić się z tobą, w jaki sposób można pracować ze swoją złością, ze swoim poczuciem winy, ze swoim wstydem, ze swoim lękiem, z wykorzystaniem tych rozróżnień kluczowych, w jaki sposób rozmawiać z drugą stroną i budować porozumienie. Więc na ten moment chciałem zakończyć temat właśnie rozróżnień kluczowych, tych czterech podstawowych, a ciebie zapraszam do oglądania kolejnych nagrań, w których będę właśnie rozwijał wspomniane tematy. Jeżeli uważasz, że to, co daję, jest wartościowe i chciałbyś mi pomóc, to właśnie w tym momencie mam do ciebie prośbę, czy możesz udostępnić na przykład to nagranie u siebie na Facebooku, być może z jakimś dodatkowym napisem, że warto obejrzeć.
Więc mam nadzieję, że ta prośba jest precyzyjna. Jest prośbą, czyli nie musisz tego robić. Jeżeli uważasz, że nie chcesz tego robić, to jest ok dla mnie. Po prostu wybierz, co jest dla ciebie w tym momencie spójne z tobą. A ja jeszcze raz dziękuję za obejrzenie tego nagrania i do zobaczenia w kolejnych. Cześć!